Widzowie, jak pewnie wiecie, ostatnio miała miejsce premiera nowej gry Yoshiego w wersji beta, jak widzicie. Pewnie o tym słyszeliście, bo tak naprawdę każdy o tym nagrywał, tylko ja jeszcze nie. Także musimy to widzowie zmienić i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak ta gierka wygląda, bo moim zdaniem jest naprawdę mega, mega kozacka, robi naprawdę wrażenie i dodatkowo kupimy sobie wszystkie Game Passy. Tylko kurde, nie wiem gdzie jest sklep. Tutaj mamy sklepik, jak widzicie, i mamy tutaj Game Passy. Możemy sobie kupować za monety na razie, prawdopodobnie one po wersji beta będą za robuxy, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale dzisiaj sobie przetestujemy te game pasiki wszystkie i wam po prostu powiem, który jest najlepiej po prostu kupić. No i dobra, możemy sobie zacząć skakać. Ogólnie tutaj dostajemy pieniądze za widzowie skakanie, mamy różne peciki, jak widzicie mam tutaj peta Korgi. No i dobra, mamy Yoshiego w ogóle na serwerze, także fajnie. I widzowie, jak widzicie, mamy tutaj chmurki. O kurde, nie zaskoczyłem do chmurki żadnej, bardzo niedobrze. Ale zarobiłem i tak 3 monety, także dosyć sporo. Dobra, czy doskoczymy? Doskoczyliśmy, jest, elegancko. Dobra, jak widzicie, dostajemy cały czas tutaj pieniądze za skakanie. I te chyba złote takie chmurki dają nam pieniądze cały czas. Także fajnie, o kurde, dobra, skończyło się. Także będziemy mogli zaraz sobie kupić nowe jajko i jakieś lepsze pety sobie tutaj kupimy, a potem kupimy Game Passy. No i też będziecie po prostu mogli wiedzieć, co po wersji beta będzie można sobie tutaj kupić, co się najbardziej po prostu opłaca. Weźcie też pod uwagę, że to jest widzowie wersja beta tej gry, także premiera jest 24 marca o godzinie 18. No i ogólnie wtedy będzie dodane dużo więcej rzeczy, na przykład jakieś tam nowe krainy też będą, bo aktualnie mamy odblokowane krzy w wersji beta. W normalnej już wersji będzie więcej tych krain. Mamy 200 dolarów, także myślę, że powinno nas być stać na jakieś jajeczko. W takim razie lecimy sobie na spawna, widzowie. O kurde, nie zaskoczyłem, dobra. Ale lecimy sobie kupić jajko, widzowie, jakieś. I zobaczymy, może jakiś fajny pecik nam tutaj się wydostanie. Sobie kupimy to najtańsze na razie, bo tylko na to nas stać, także kupujemy, widzowie, E. I dobra, mamy kapibarę, 25%. To w sumie nie jest taki zły pet, uwaga, ile on ma. Dobra, 3. Także to nie jest w sumie taki zły pet, naprawdę. Dobra, lecimy sobie, widzowie, teraz znowu poskakać. Tam w ogóle mamy jakieś koło fortuny i możemy chyba dostać jakieś diamenty i pieniążki, także mam nadzieję, że dostaniemy pieniążki, bo one się nam bardzo tutaj przydadzą. Także spinujemy sobie i uwaga, co nam wypadnie, co nam wypadnie, widzowie. Dobra, mamy kasę, ej, mamy 1000 aż, to jest mega dużo, okej. W takim razie lecimy sobie, może nas będzie stać na to jajeczko, zobaczymy, bo chcę tutaj nazbierać kaski, żeby nas było, widzowie, stać na game passy. Dobra, musimy jeszcze 500 nazbierać, także spotkamy się, jak już to 500 właśnie sobie tutaj uzbieram. Widzowie, patrzcie, ile zebrałem kasy, mamy 2000, także otwieramy sobie pierwsze jajeczko i mamy, dobra, mamy Korgiego, ile on nam tutaj daje? 6, to jest całkiem sporo. O kurde, tylko krzypety możemy założyć. W takim razie kupujemy sobie, widzowie, Game Passa pierwszego. Czekajcie, bo ja zapominam, gdzie jest ten sklep. Tutaj. Dobra, i tutaj możemy sobie kupić plus 4 pety za 200. Czyli prawdopodobnie to będzie kosztowało 200 robuxów, więc kupujemy to. I czy to, widzowie, teraz działa? Dobra, możemy zakładać, jak widzicie, więcej petów. Teraz możemy sobie założyć aż 7, także to jest już dużo. No i dobra, mamy teraz 400. Czy coś możemy sobie kupić, widzowie? Ogólnie 200 robuxów, jakby to kosztowało. Ogólnie myślę, że to będzie tak właśnie wyglądało, że na przykład to kosztuje 500 tutaj monet, to będzie kosztowało 500 robuxów, ale nie wiem, to akurat nie jestem pewien, także tym się nie sugerujcie. Ale jeżeli to by kosztowało 200 robux, to naprawdę to jest opłacalne i to wam polecam kupić, bo to naprawdę mega dużo pomaga. Dobra, teraz sobie zbieramy na potrójne otwieranie jajek i nawet niedużo nam brakuje, także lecimy sobie szybko to zebrać, widzowie. No i zobaczymy, w ogóle tutaj gra jeszcze Simon na serwerze, jeszcze przed chwilą był Meres i oni tak rozwalają tą grę, ja nie wiem skąd oni mają tyle kasy, ale my musimy ich przegonić, widzowie, w tym odcinku, także pokupujemy sobie wszystkie game passy i może w ten sposób nam się to uda. Także dobra, tutaj sobie zebraliśmy, dobra, mamy 590, także kupujemy, widzowie, czekajcie, pyk, dobra, i kupujemy, idziemy teraz zobaczyć, czy będziemy mogli otworzyć sobie trzy jajeczka na raz, tylko musimy sobie troszkę kaski tutaj uzbierać. Że ogólnie, widzowie, ten Game Pass jest dobry, jeżeli macie dużo pieniędzy i możecie sobie tak po prostu jajka luźno otwierać. Ale jak nie macie pieniędzy, tak jak ja teraz, to w sumie on wam się na początek nie przyda. Także no, to jest taka rada. I dobra, mamy 1758, więc możemy sobie kupić Super Laka. Dobra, kupujemy to, widzowie. I idziemy sobie otworzyć jajeczko, w sensie musimy najpierw uzbierać. Także lecimy sobie, czekajcie, gdzie ja teraz powinienem iść? Chyba tam, dobra. Bo tutaj ogólnie możemy, im wyżej skaczemy, im dalej po prostu, to możemy różne krainy odwiedzać. Let's go, widzowie, lecimy. I dobra, zobaczymy, za ile tutaj mamy jajeczka. Za 2000, o kurde, to dużo. Dobra, w takim razie musimy sobie jeszcze troszkę tutaj nazbierać. Przy okazji możemy sobie kupić też laka za 750. Zobaczymy, czy wydropi nam jakiś fajny pecik tym razem z jajka, skoro mamy dwa game passy, aż które dadzą nam szczęście mega. Dobra, które jajeczko możemy sobie kupić? Na razie kupmy, ej kurde, na żadne nas nie stać, to jest jakaś masakra. Ja nie umiem w tej grze zarabiać, widzowie, totalnie. Widzicie to, widzowie? Zarobiony jestem. Teraz to już nam musi coś wydropić. Kupujemy za 2000 jajko i uwaga,
Aha, no nie, najgorszy pet widzowy, najgorzej na świecie, dobra, także to ogólnie nie zadziałało, ale ej, on nam daje 10, także to jest dobry pecik, no ale kurde, jest słabszy z tego jajka, mamy widzowie 2000, także kupujemy, pyk i uwaga, no kurde, znowu ten sam pet, ja nie wytrzymam, dobra, no to trochę słabo, ale okej, no założymy go sobie, trudno, także widzowie, że teraz nie działa, to znaczy, że wcale nie działa, ale no, ogólnie nie wiem, czy są opłacalne, także to już musicie sami sobie sprawdzić, widzowie. Możemy sobie kupić więcej miejsca na pety za 500 i VIP-a za 1000. Nie wiem, co daje VIP, za chwilę się może dowiem, widzowie. Ale dobra, lecimy sobie poskakać, żeby uzbierać na te dwa game pasiki z tymi większymi plecakami, widzowie. Mamy to, także kupujemy sobie, widzowie, większy plecak i ile on nam teraz daje? 30 petów możemy założyć? Chyba tak, okej, okay, a jak kupimy sobie ten, to ile będziemy mogli założyć? Aha, dobra, nie wiadomo, bo dalej jest 30, czyli pewnie musimy sobie jakiegoś pecika kupić, żeby nam się tutaj chyba zaktualizowało, przynajmniej tak mi się wydaje, także to zrobimy. Kupujemy stąd jajeczko, bo niestety spadłem, widzowie, i teraz 230 aż możemy założyć, to 200 więcej, widzowie. Także prawdopodobnie jeden game pass nam daje 100 więcej miejsca, także moim zdaniem opłaca się to, bo w przyszłości na pewno będzie więcej miejsca potrzebne na pety niż 130, które mamy standardowo. Także widzowie, myślę, że to jak najbardziej się opłaca i to wam nawet polecam kupić, bo w sumie to nie jest aż tak dużo robuxów jak na to, co dostajemy. Ogólnie na razie moim faworytem jest plus 4 pety, bo to daje tak naprawdę najwięcej. I to potrójne otwieranie też jest fajne na dłuższą metę. I teraz sobie troszkę uzbieramy na VIP-a, widzowie, i zobaczymy, co nam daje ciekawego VIP. Dobra, widzowie, mamy te 1000, także kupujemy sobie VIP-a i co ten VIP nam daje? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, ale kupiłem go, żeby widzowie było. Całkiem możliwe, że on nam daje jakieś skrzyneczki do otwierania, czy coś takiego, bo patrzcie, to są jakieś skrzynki. Tam jest jeszcze jakaś kraina, tylko że ona nie jest aktualnie dostępna, także podejrzewam, że na VIP-a będziemy mogli po prostu sobie wejść do tej krainy i tam odebrać pieniądze z tej skrzynki. Pamiętajcie, że to jest właśnie wersja beta, dlatego to tak wygląda, nie wszystko tutaj jeszcze działa, tak jak wam mówiłem. No i dlatego tak jest, możemy sobie jeszcze zakręcić kołem, zobaczymy, czy coś fajnego jeszcze dostaniemy, widzowie. Dostaliśmy diamenty, także fajnie. I dobra, teraz sobie zrobimy szybkie podsumowanie, widzowie. Plus 4 pety, ogólnie mega opłacalne, bardzo wam polecam to kupić. I jeżeli gra już wyjdzie 18 marca o 18, to moim zdaniem pierwsze co, to powinniście właśnie kupić, jeżeli chcecie coś sobie tutaj zakupić w tym sklepie. Potrójne otwieranie się opłaca, ale nie na sam początek gry, bo na razie jak nie macie pieniędzy na samym początku, no to się po prostu nie opłaci, co nie? Większy plecak tak samo, te dwa game passy są bardziej po to, żebyście w przyszłości mogli więcej sobie petów założyć, także na początku to nie jest jakieś mega bardzo potrzebne. Szczęścia, no w tym odcinku akurat nam się nie powiodło jakoś z tymi szczęściami, możemy sobie jeszcze jedno jajko otworzyć, zobaczymy, czy to widzowie zadziała. Dobra, jajeczko za 1500 i dostaliśmy, dobra, peta za 25%, więc w sumie to nie jest aż tak źle i on jest nawet dobry ten pecik, także myślę, że widzowie, szczęście się opłaca, tylko że my po prostu tego szczęścia nie mamy, także to już musicie sami zadecydować, czy kupicie, czy nie. A jeżeli chodzi o VIP-a, no to w sumie nie mam za bardzo co wam doradzić, no bo tak naprawdę jeszcze nie miałem okazji przetestować go. Nie wiem też za bardzo, co VIP daje, jeżeli się dowiem, to tutaj w montażu wam właśnie wkleję, co ten VIP daje. No i dobra, dawajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej gierce, moim zdaniem jest naprawdę przekozacka. Piszcie, czy chcecie więcej odcinków z tej gierki na kanale, bo ja bym sobie w sumie z chęcią pograł, bo naprawdę mi się gra mega podoba. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem, jeżeli chcecie więcej. No i do następnego, trzymajcie się i siemanko.